Ja się nazywam Gniewomir Rokosz-Kuczyński, jestem wielkim kanclerzem Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej. W imieniu Bractwa otwieramy na zaproszenie Fundacji Patria Nostra galę konkursu. Co niniejszym z radością czynię wspólnie z drugim warszawskim bratem kurkowym, bratem Tomaszem Gajewskim. Czołem, panie, panowie! Czas, aby poprosić o zabranie głosu gospodarzy i dlatego serdecznie zapraszam prezesa Fundacji Patria Nostra, pana Mirosława Gryko i panią Natalię Wołyniec. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Chciałbym zapowiedzieć koncert utartowego młodego pianisty Antoniego Wojnara. A dodajmy, że Antoni Wojnar to postać niezwykła, wybitny, wspaniały artysta, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, kompozytor muzyki filmowej, w 2017 roku nagrodzony nagrodą dla najlepszego młodego kompozytora, a także asystent Jana Kaczmarka, laureata Oscara do filmu Marzyciel, wybitnego kompozytora muzyki filmowej. Brawa dla pana Antoniego Wojnara. Thank you.
Zapraszam pana prezesa Mirosława Gryko i panią prezes Natalię Wołyniec. Prosimy. Chcielibyśmy jeszcze raz powitać wszystkich przybyłych gości. To dla nas wielki zaszczyt widzieć to wspaniałe grono młodzieży najzdolniejszej ze zdolnych. Wasze prace są wspaniałe, jesteście nadzieją polskiego filmu. Witam także naszych szacownych patronów honorowych, sponsorów, fundatorów nagród i partnerów. Pozwolę sobie powitać pana Pawła Jana Majewskiego, prezesa grupy Lotos S.A. Chciałbym powitać pana Piotra Krygiela, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Witam panią Aleksandrę Hansel, dyrektora w gabinecie marszałka województwa mazowieckiego. Witam pana Michała Muchę, doradcę pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. Witam panią Karolinę Błoską z Fundacji PGNiG, prezesa Fundacji PGNiG. Witam pana Piotra Borczyńskiego, wicestarostę Wołomińskiego. Witam pana Mateusza Marca z Instytutu Pamięci Narodowej. Chcę powitać pana Michała Gębala, dyrektora firmy Arcos. Także witamy pana Tomasza Ojdyma z Fundacji Lotto. Witamy pana Piotra Grusztyna z Telewizji Polskiej. A także pana Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pana pułkownika Jarosława Kopyścia z Wojskowej Akademii Technicznej. I wielebnego księdza Łukasza Przybylskiego z warszawskiej kurii metropolitarnej. Chciałbym powiedzieć kilka słów o naszym konkursie, który jest organizowany od 5 lat. Jest to filmowy konkurs historyczny, gdzie młodzież tworzy filmy, które następnie są publikowane w wielu miejscach w internecie, na telebimach reklamowych. To są także materiały edukacyjne dla szkół i takie programy też nasza fundacja będzie realizować. Dotychczas w konkursach Patria Nostra wzięło udział prawie 4000 uczniów i nauczycieli, którzy wykonali prawie 1000 filmów. Najlepsze z tych filmów zobaczymy za chwilę. To będzie około 20 najlepszych filmów i zapewniam, że jest to pasjonujący widok. Obecnie mamy 5. edycję konkursu Patria Nostra. W ramach tej 5. edycji są organizowane 4 niezależne konkursy. Konkurs mazowiecki z finałem w Warszawie, małopolski z finałem w Krakowie, wielkopolski z finałem w Poznaniu i konkurs światowy dla młodzieży polonijnej, który będzie miał finał prawdopodobnie w Krakowie na Zamku Wawelskim albo w Warszawie w studiu telewizyjnym. Zobaczymy, jak tutaj restrykcje COVID-u nam to zorganizują. Zasięgiem obejmujemy cały świat i chcę tutaj wspomnieć o udziale młodzieży polonijnej. W obecnej 5. edycji mamy prawie 100 szkół polonijnych z wszystkich kontynentów. Tutaj o tym może szerzej powie pani prezes Natalia Wołyniec. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze o zasięgu i planach, ale to może za chwilę. W obecnym konkursie na Mazowszu wzięło udział 6 drużyn zagranicznych, więc 2 drużyny z Ukrainy, 2 drużyny z Litwy, drużyna z Białorusi i z Kazachstanu. Niestety z powodu restrykcji żadna z tych drużyn nie mogła być zaproszona na galę finału, ale do nas przyjechało 2 drużyny z poprzedniej edycji, które nie mogły przyjechać poprzednim razem, więc jest to drużyna z Danii. Poproszę może o powstanie, żeby wszyscy was zobaczyli. I tutaj
Chcę powiedzieć, że przyjechali z dużą pomocą konsulatu, który sfinansował im podróż w obie strony, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Oraz drużyna z Francji, to poproszę o powstanie. Również za pomocą konsulatu przyjechali tutaj nasze te dwie drużyny. Chcielibyśmy także powitać nieobecnych tutaj, a którzy są z nami poprzez łącze internetowe. Mamy streaming, transmisję online do internetu na Facebooki, na strony YouTube, a także mamy telekonferencję i mamy tutaj uczestników, którzy są online razem z nami. Czy nas słyszycie? Gdzie mieszkacie? Jesteśmy z Mławy. Z Mławy. Dobrze, tak. A jaki był temat pracy konkursowej? Proces 16. Proszę powtórz. Proces 16. Proces 16. No bardzo dobrze. A co było najtrudniejsze? Witamy drugą uczestniczkę. Przede wszystkim, jak się nazywacie? Powiedzcie. Zasia i Tanisza. Może trochę bliżej mikrofonu i wyraźniej. Zasia i Tanisza. Zosia. A druga dziewczyna? Gabrysia. Gabrysia, brawo. A co było najtrudniejsze w realizacji pracy konkursowej? Myślę, że organizacja ogólnie wszystkich miejsc i spotkań. A czy ta praca była wykonana w technologii filmu, czy też animacji? Filmy. Ilu aktorów wzięło udział w tej pracy? Ile osób zaangażowaliście, aby ten film stworzyć? Nasza organizowana praca to było 5 chłopaków. No dobrze, dziękujemy wam bardzo. Zostańcie z nami do samego końca. A my tą drogą chcemy pozdrowić pozostałych uczestników uroczystości, którzy są z nami poprzez łącze internetowe. A tych szkół, które wzięły udział w konkursie, a są nieobecne, jest prawie 60. Z samego Mazowsza, jak było powiedziane wcześniej. Chciałbym teraz powiedzieć o formule naszego konkursu, bo jest to specyficzny konkurs. Specjalnie wymyśliliśmy, aby były to krótkie filmy, żeby można było później wyświetlać w telewizji, jako na przykład reklamy wydarzeń patriotycznych. Załóżcie Państwo, że reklamy telewizyjne są najczęściej 30-sekundowe i w większości nasze filmy mają 30 lub 40 sekund. Liczymy, że dzięki Telewizji Polskiej uda się takie filmy emitować na przykład raz w tygodniu, aby przypomnieć o ważnym wydarzeniu historycznym. Specyfiką naszego konkursu jest także jego formuła wyłaniania laureatów. Wszyscy wiemy, jak działa Eurowizja i turniej Eurowizji. U nas jest tak samo, a więc mamy zawsze kilkudziesięciu jurorów i uczestnicy konkursu głosują na pozostałych uczestników, wyłaniając tą drogą najlepsze prace. Jest to bardzo dobre, bardzo demokratyczne. Nawet jeśli zdarzą się głosy nieprzemyślane, to jednak większość głosów zawsze wskazuje prawidłowo najlepsze filmy. Kolejną ważną sprawą jest emisja filmów na telebimach. Proszę tutaj realizatora o zaprezentowanie. To jest jeden z pomysłów naszej fundacji, aby w miejscach publicznych przypominać o polskiej historii przy okazji Świąt Narodowych, ale także w dzień powszedni, jeśli mamy ważne wydarzenia. To jest akurat emisja związana z Świętem Odzyskania Niepodległości. Ale to jest tutaj 1 marca, Święto Żołnierzy Wyklętych i to jest jedna z prac konkursowych. A przepraszam, to jest IPN. Muszę powiedzieć, że współpracujemy także z szanowanymi instytucjami, jak właśnie Instytut Pamięci Narodowej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i materiały historyczne, które otrzymujemy z tych instytucji, są później dzięki naszym działaniom wyświetlane na telebimach. Mamy jeszcze jakiś materiał? Kolejna rocznica, 2017 rok. Więc pierwsze emisje były realizowane 3 lata temu.
Chciałbym też powiedzieć o rozwoju naszego przedsięwzięcia i planach na przyszłość, ale o tym może pani Natalia Wołyńska opowie lepiej. No, planujemy rozwój oczywiście jak każde inne przedsięwzięcie, więc nie stoimy na miejscu. I tutaj mamy kilka projektów, o których może tak szerzej nie będę opowiadać, bo nie będzie to jakieś niespodzianki, które szykujemy dla wszystkich uczestników. Ale na pewno chcemy się poszerzyć po Polsce, więc planujemy jeszcze zaangażować co najmniej jeden obszar regionalny. I tutaj myślimy o zachodzie Polski, ewentualnie o wschodzie. Jeszcze teraz myślimy, który obszar pierwszy zaprosić, ale na pewno te dwa obszary będą do nas zaproszone do konkursu. Jednocześnie rozszerzamy się bardziej na świat, więc coraz bardziej poszerzamy swoje horyzonty i coraz więcej drużyn zagranicznych z najróżniejszych zakątków świata do nas się zgłasza. Ostatnio się zgłosiły drużyny z Rosji, po raz pierwszy u nas się wydarzyło. Z Australii też jednocześnie, tak, więc z Brazylii, tak, z najróżniejszych zakątków świata do nas się zgłaszają i my z tego miejsca chcemy też wszystkich serdecznie powitać, bo podejrzewamy, że oni nas mogą teraz oglądać w tej chwili. Więc zapraszamy też wszystkie drużyny, które jeszcze myślą o rejestracji, jeszcze zapraszamy do rejestracji, więc mamy jeszcze wolne miejsca. I tutaj o naszych dalszych planach może jeszcze pan Mirosław Gryko doda chwilę. Obecna piąta edycja jeszcze trwa. Zapraszamy młodzież z Wielkopolski przede wszystkim, gdzie jest kilka wolnych miejsc. Z uwagi na COVID niektóre drużyny zrezygnowały z udziału w konkursie, więc tą drogą chciałbym zaprosić młodzież z Wielkopolski. Zapisujcie się, rejestrujcie się w konkursie na stronie internetowej. Tak samo mamy jeszcze 10 wolnych miejsc w konkursie światowym, który będzie miał galę dopiero w listopadzie, więc młodzież polonijna, jeśli się zarejestruje teraz, ma jeszcze 1,5 miesiąca czasu na zrobienie pracy konkursowej. I tym właśnie będzie zakończona obecna piąta edycja, galą finałową konkursu światowego w listopadzie. Natomiast równolegle ogłaszamy edycję szóstą, w której będzie już konkursów trochę więcej, tak jak pani Natalia wspomniała, jeden dodatkowy region w Polsce, plus rozszerzenie się na drużyny polonijne. Chcielibyśmy teraz podziękować wszystkim naszym partnerom, sponsorom, fundatorom, bez których to przedsięwzięcie byłoby niemożliwe. Mamy tutaj przygotowane statuetki okolicznościowe, które w swoim czasie zostaną wręczone. Ale przed tym jeszcze czas na oddanie chwili sceny gościom honorowym. W związku z czym jako pierwszego zapraszamy i prosimy o zabranie głosu prezesa grupy LOTOS, pana prezesa Jana Majewskiego. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Grupa LOTOS mogła wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie, ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i wszystkim organizatorom, uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu Patria Nostra. Wasze dzieła są bardzo ważne, bo przypominają polską historię, przybliżają naszą narodową tożsamość, budują poczucie wspólnoty, a przede wszystkim poczucie dumy z bycia Polakiem. Jeszcze raz wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Brawa dla prezesa grupy LOTOS, pana prezesa Jana Majewskiego, a zapraszam wicedyrektora Narodowego Instytutu Wolności, pana Piotra Grygiela. Dzień dobry państwu. Również chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla wszystkich uczestników, dla uczniów, opiekunów, nauczycieli. Bardzo się cieszymy, że jako Narodowy Instytut Wolności mogliśmy wesprzeć Fundację Patria Nostra. Jest to, bardzo wpisuje się w to, co Narodowy Instytut robi, wspierając oddolną aktywność obywatelską, edukację, wychowanie, tutaj w tym przypadku także patriotyczne. Imponujący zasięg tego przedsięwzięcia też nas bardzo cieszy.
Więc mamy nadzieję, że to dzieło będzie kontynuowane. Zachęcamy też przy okazji do zainteresowania się naszymi innymi programami, skorzystając z okazji, że słuchają też nas pewnie teraz nauczyciele, uczniowie właśnie. Zachęcamy do zainteresowania się programami wolontariackimi, Korpusem Solidarności. Tutaj też mamy dużo ciekawego do zaoferowania. Zapraszamy na naszą stronę. Jeszcze raz wszystkim gratuluję i bardzo dziękujemy jako Instytut Wolności, że mogliśmy też być częścią tego. Dziękujemy. Pan Piotr Grygiel z Narodowego Instytutu Wolności. Zapraszam dyrektora gabinetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Michała Muchę. Szanowni Państwo, przede wszystkim w imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego oraz wiceministra kultury, pana Pawła Lewandowskiego, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i pogratulować wszystkim laureatom naszego konkursu. I może zacznę troszkę przewrotnie, ale chciałbym podziękować przede wszystkim na początku cichym bohaterom tego konkursu, czyli nauczycielom i rodzicom, którzy wspierali tutaj naszych uczestników. Niejednokrotnie pewnie mierzyli się z problemami, z którymi do tej pory nie mieli do czynienia, czyli z tą całą sztuką filmową. Dlatego jeżeli mogę, to prosiłbym o gorące brawa dla naszych nauczycieli i rodziców. A jako nieco starsza młodzież chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować uczestnikom konkursu, ponieważ udało wam się trudną treść ubrać w jeszcze trudniejszą formę, jaką jest film. Bo szanowni państwo, film to nie są tylko ruchome obrazy. To jest muzyka, to jest dźwięk, to jest tekst. W przypadku animacji są to sztuki plastyczne. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że poświęciliście ten czas, za to, że włożyliście w to swoją pracę. I może za Zbigniewem Herbertem, który zakończył swój wiersz takim zdaniem: bądź wierny i idź. Apeluję do was, abyście nie zaprzestali, abyście pielęgnowali tą swoją pasję zarówno do historii, jak i do filmu. I jako starszy kolega bardzo bym chciał kiedyś na dużym ekranie zobaczyć dzieła tworzone przez uczestników tego konkursu i ludzi, którzy stawiali tu swoje pierwsze kroki. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom i laureatom. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Michałowi Musze za głos w imieniu wicepremiera Piotra Glińskiego, a o zabranie głosu proszę panią dyrektor Aleksandrę Henzel, reprezentującą marszałka województwa mazowieckiego, współpatrona konkursu, pana marszałka Adama Struzika. Zapraszam, dyrektor gabinetu pana marszałka. Dzień dobry, dziękuję serdecznie. No, pan marszałek nie może być tutaj z nami, natomiast poprosił mnie o skierowanie na państwa ręce dzisiaj kilku słów z jego strony. Także jeśli można, to pozwoliłabym sobie przeczytać. Prosimy bardzo, ja może pomogę, przytrzymam. I też oczywiście z podziękowaniami na konieczne statuty. Szanowni państwo, niezmiennie trwam w przekonaniu, że warto wspierać wartościowe projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Konkurs Patria Nostra cieszy się popularnością wśród uczniów mazowieckich szkół i młodzieży polonijnej. Sprzyja umacnianiu poczucia przynależności do narodowej wspólnoty oraz budowaniu postaw patriotycznych. Zachęca także młodych ludzi do bliższego poznawania historii Polski, a także ojczystej kultury i tradycji. Korzystając z nowoczesnych technologii i najnowszych form przekazu, uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności tworzenia animacji komputerowych. Niezaprzeczalną zaletą konkursu jest również to, że pozwala on połączyć pasję do zgłębiania wiedzy historycznej z zainteresowaniem innowacjami w dziedzinie informatyki i montażu filmowego. Jestem pełen uznania dla realizowanego przez Fundację Patria Nostra przedsięwzięcia. Doceniam państwa wkład w promowanie atrakcyjnych dla młodzieży metod edukacji. Pragnę serdecznie pogratulować laureatom konkursu. Bardzo się cieszę, że na Mazowszu nie brakuje młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy w pełni wykorzystują swój potencjał i stawiają na edukację oraz rozwój. To wy będziecie kreować wizerunek Polski na arenie międzynarodowej oraz wpływać na kształtowanie pomyśli i przyszłości naszej ojczyzny.
Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej gali. Życzę Państwu wielu kolejnych sukcesów, realizacji nowych pomysłów i ambitnych projektów oraz wszelkie pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Strusik. Dziękujemy bardzo za słowo skierowane przez pana marszałka Adama Struzika i pani dyrektor Aleksandrze Hędzel za jego odczytanie. Szanowni Państwo, pozostanie, jako że chcielibyśmy wręczyć naszym patronom i fundatorom i partnerom pamiątkowe statuetki z podziękowaniem. A więc pierwsza dla prezesa grupy LOTOS, dla pana prezesa Majewskiego. Gratuluję serdecznie. Teraz statuetka upamiętniająca dzisiejszy udział w tym wydarzeniu dla przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności, pan Piotr Krygiel. Zapraszam bardzo serdecznie pana Michała Muchę, przedstawiciela wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I czas na wyróżnienie marszałka Adama Struzika. W jego imieniu odbiera statuetkę pani Aleksandra Hędzel, dyrektor gabinetu marszałka. Dziękujemy bardzo serdecznie pierwszym z wyróżnionych, ale to nie jest koniec wyróżnień. Pan prezes Gryko przedstawi kolejne. Tak, mogę prosić o listę. Wszyscy tu obecni na scenie to są nasi złoci partnerzy. Osoby, instytucje, które najbardziej przyczyniły się do sukcesu naszego przedsięwzięcia. Tym bardziej jeszcze raz gorące brawa dla nich. Pani Karolina Dłuska, prezes zarządu Fundacji PGG imienia Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy serdecznie. Miło pani prezes widzieć. I zapraszamy pana Piotra Borczyńskiego, wicestarosta Połomińskiego. Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować tym gospodarzom, bo mam okazję po raz pierwszy uczestniczyć w tej gali, ale powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. I jestem z powiatu wołomińskiego, także w imieniu pana starosty Adama Lubiaka, on jest też osobą, który właśnie niedawno organizował obchody w powiecie wołomińskim. Na pewno część z państwa miała okazję uczestniczyć i liczę na to, że na pewno pan prezes i to dzieło, którego się podjęliście, będzie miało takiego orędownika, który będzie wspierał i w przyszłości też będziemy starali się pomagać, bo rzeczywiście jest to świetne dzieło. Jak widziałem te prace tu na tym telebimie, to ci młodzi ludzie, młodzi artyści można powiedzieć, to rzeczywiście jest wspaniała rzecz, pomysł jest świetny do tego właśnie, żeby mówić o historii Polski, żeby ją propagować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy staroście wołomińskiemu za tę cenną deklarację. A teraz zapraszam przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Mateusz Marek, jeżeli jest, to prosimy serdecznie. Jeszcze raz witamy. Bardzo proszę o przyjęcie zaproszenia na scenę pana Michała Gębale z firmy Arcus. A teraz czekamy na pana Tomasza Ojdyma, wiceprezesa zarządu Fundacji Lotto. Zapraszam przedstawiciela Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, pani Monika Olbryś.
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. A teraz zapraszam prezesa Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, pana prezesa Jakuba Lechowicza. Tym bardziej serdecznie pana prezesa Lechowicza witamy, że jest nowym prezesem i do niedawna pełni tę funkcję, w związku z czym czas, ażeby złożyć mu gratulacje i tymi brawami możemy je złożyć wszyscy. Gratuluję serdecznie. Zapraszam przedstawiciela Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dyrektora pana Radosława Śmigulskiego, a w jego imieniu pani Monika Pięta-Skórek. Proszę Państwa, teraz zapraszamy przedstawiciele Jego Eminencji księdza Kazimierza kardynała Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego, przedstawiciela kurii metropolitarnej. Proszę się kłaniać Eminencji księdzu kardynałowi metropolicie. W piątek ostatni mieliśmy smutną okoliczność żegnania księdza kardynała Jaworskiego Kalwarii Zebrzydowskiej i tam miałem honor pokłonić się Eminencji, ale cieszę się, że przez obecność księdza mogę dzisiaj też przekazać pozdrowienia dla metropolity warszawskiego, tym bardziej, że jak wiadomo pochodzi z Krakowa, więc mam honor znać księdza kardynała 37 lat. Jeszcze był wtedy najmłodszym biskupem w polskim episkopacie. Miał chyba 45 lat, jak został biskupem. To był jakiś 83, 84 rok. I brawa! Proszę Państwa, jest taki staropolski obyczaj, który w Bractwie Kurkowym jest powtarzany, a myślę, że warto go przećwiczyć, bo on się nam przyda przy wręczeniu głównej nagrody. A ten staropolski obyczaj jest zupełnie podobny do obyczaju hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura, tylko tyle, że ponieważ my jesteśmy z tradycji łacińskiej, zachodniej kultury, w związku z czym jest to oczywiście okrzyk wiwat. I to się w ten sposób prezentuje, że wznoszący okrzyk mówi raz wiwat, wy za pierwszym razem odpowiadacie jeden raz wiwat, gdy prowadzący mówi drugi raz wiwat, wy dwa razy wiwat, wiwat i za trzecim razem, gdy prowadzący mówi wiwat, wy trzy razy wiwat, wiwat, wiwat. Zobaczymy, czy żeśmy pojęli. Na cześć wyróżnionych, złotych, srebrnych i wszystkich sponsorów wspierających oraz partnerów konkursu Patria Nostra Wiwat. Wiwat! Na cześć pięknych pań i wspaniałych panów, którzy reprezentują sponsorów wspierających oraz patronów konkursu Patria Nostra. Wiwat! 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 Na cześć wszystkich, którzy stoją na scenie. Na cześć wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju i wzrastania konkursu Patria Nostra. Wiwat! 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 Niech żyją! Kolejna statuetka przewidziana jest dla mazowieckiego kuratora oświaty, pani Aurelii Michałowskiej. Zapraszamy serdecznie. Damy dostojną panią kurator. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanownych Państwa, ale przede wszystkim Was, drodzy uczniowie, drodzy zarówno tu zgromadzeni, jak rozumiem też tam na łączach. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszych prac, dlatego nie mogłam sobie odmówić chociażby tych kilku słów zwróconych do was. Bardzo się cieszę, że potraficie wykorzystać swoją wiedzę, talent, zainteresowania, pasję, rzeczywiście wykorzystując swój potencjał, również ten historyczny. Chciałam podziękować waszym rodzicom, bo tak jak mówił tu któryś z przedmówców, rzeczywiście rodzice to ci pierwsi nauczyciele, którzy was za rękę prowadzą, ale oczywiście nic bez nauczycieli. To oni zapewne zasiali to ziarenko wspaniałe, które teraz patrzą jak kiełkuje. Ja życzę oczywiście nauczycielom, ale i nam wszystkich, aby to ziarenko tak cudownie kiełkowało, rosło, a potem wyrosło na wspaniałe dęby, dęby świadczące o naszej polskości. Drodzy moi, rozwijajcie swoje pasje, zainteresowania, talenty, a my dorośli będziemy was w tym jak najbardziej wspierać. Ja jako mazowiecki kurator oświaty oczywiście również. Wszystkiego dobrego, dziękując jeszcze raz za zaproszenie.
Organizatorom życzę wielu sukcesów w kolejnych edycjach tego konkursu. Dziękuję bardzo. Brawa dla pani Aurelii Michałowskiej, mazowieckiego kuratora oświaty. I prosimy tutaj do centrum przedstawiciel Fundacji PGZ, pani Ilona Kachniarz, prezes zarządu fundacji. Zapraszam serdecznie. O, pani prezes tutaj się właśnie zdeklarowała, że była kiedyś rzecznikiem Agencji Rozwoju Przemysłu, więc rozumiem, że jest gotowa się podjąć odpowiedzialności za przekazanie statuetki dla obecnego rzecznika. A szkoda, bo mielibyśmy jedną mniej do przekazania, ale rozumiem, zaniesiemy sami. Brawa dla pani prezes. To jest dobra okazja, żeby podziękować także zarządowi Polskiego Koncernu Naftowego Orlen za wsparcie piątej edycji konkursu. Brawa dla Orlenu. Niestety przedstawiciela nie ma, ale pamiętamy o nich i dziękujemy brawami. Zapraszam przedstawiciela Fundacji Grupy Polskich Kolei Państwowych, pani Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. A teraz Krajowa Spółka Cukrowa, pani Barbara Szczepanik. Zapraszamy, kierownik działu marketingu. Zapraszamy pana starostę Józefa Rostkowskiego, starosta z Ostrowa. Zapraszamy serdecznie i prosimy o głos. W imieniu pana starosty Zbigniewa Chrupka chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim biorącym udział w konkursie. Również gratuluję organizatorom tego wspaniałego dzieła, jako jest przekazywanie historii w różny sposób, z której powinniśmy być bardzo dumni, bo chociaż ta historia nasza jest bardzo skomplikowana i, że tak powiem, bardzo tragiczna, bo świętujemy te wszystkie uroczystości, ale uroczystości takie w przeważającej liczbie przegrane. Ale mimo wszystko bądźmy z tej naszej historii dumni. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na scenę burmistrza miasta Marki, pan Dariusz Pietrucha. I już sam dodam, że zastępca burmistrza. Prosimy przedstawicielkę wydawnictwa Grafika, pani Iwona Knechta. Ale zawsze. Zapraszam dyrektora pełnomocnika zarządu PKP, pana Filipa Chrzanowskiego z Polskich Kolei Państwowych. Mieczy ci u nas dostatek, ale i te dwa przyjmiemy. Niech tak będzie. Zawsze jest tak, że gospodarz jest ostatni, a jesteśmy w Polskim Komitecie Olimpijskim i w Centrum Olimpijskim, w związku z czym teraz bardzo proszę i przede wszystkim zapraszam do zabrania głosu pana Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gorące brawa i pozdrowienia. I prosimy bardzo. Dostojni organizatorzy, drodzy laureaci, przyjaciele. Jesteśmy w świątyni olimpijskiego polskiego sportu. Na tych zdjęciach nasi bohaterowie. Ja się cieszę, że konkurs promuje wspaniałe chwile polskiej historii i w kraju, i za granicą. I to nas łączy. Chciałbym podziękować kierownictwu fundacji za to, że wybraliście to miejsce. Jest to dla nas zaszczyt i przywilej, że w takim gronie możemy się tutaj wspólnie spotkać. Dziękuję bardzo.
A dyrektor biura pana europosła Ryszarda Czarneckiego. Zapraszam serdecznie. Dodajmy, że pan poseł Ryszard Czarnecki fundował piękne nagrody, nawiązujące zresztą do kwestii sportu, dlatego że to wydawnictwo, które wiąże się z udziałem polskich sportowców w Bitwie Warszawskiej. Także pan prezes chyba nawet uczestniczył w promocji tego wydawnictwa. I jak pan prezes Kraśnicki dodaje, pan Ryszard Czarnecki jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A teraz najlepszych prac. Tak, co za chwilę, a teraz podziękujemy naszym wspaniałym partnerom, sponsorom. Brawa. Brawami dziękujemy. I przećwiczonym wcześniej okrzykiem na cześć wszystkich sponsorów, osób wspierających i tych, którzy są gotowi zawsze, jak Polski Komitet Olimpijski na czele z prezesem, wspierać ideę konkursu Patria Nostra. Vivat! Vivat! Na cześć wszystkich, którzy wspierają konkurs historyczny Patria Nostra. Vivat! 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 Na cześć wszystkich obecnych na sali i wszystkich, którzy uczestniczą w konkursie, także łącząc się z nami przez media społecznościowe. Vivat! 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 Niech żyją! Nazywam się Stanisław Szeptycki. Jestem szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. A dziś polskie lotnictwo zostaje odznaczone ujednoliconym znakiem szachownicy. O czym marzyłeś w ruchu młody, gdy z nagła pęk marzył świat? Jakie deskoty chwili trwogi rozwiał okrut dziejów wiatr? Jak wybierałeś broni wojny, jak uciekałeś od swych snów? Jak stało się, że tak spokojny odszedłeś, aby wrócić znów? Gdzie jesteście? Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Zobaczę. Warszawa, dnia 25 maja, w wykonaniu prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 15 marca 1948 roku, w wyniku zorganizowania na terenie Polski siatki wywiadowczej na rzecz generała Andersa, przygotowania zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP, posługiwania się fałszywymi dokumentami, skazuje rotmistrza Witolda Pileckiego na śmierć poprzez rozstrzelanie. Thank you.
Znajdujemy się przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Zostało ono utworzone dla ludności żydowskiej przez władze niemieckie 2 października 1940 roku. Jednak to 16 listopada zostało ono odizolowane od reszty miasta. Thank you.
28 czerwca. Robotnicy buntują się przeciwko zbyt niskim pensjom. W godzinach porannych robotnicy rozpoczynają strajk w największych zakładach miasta. Demonstracja przeradza się w manifestację społeczeństwa. Sztab generalny wydaje rozkaz użycia broni przeciw protestującym. W trakcie walk i pacyfikacji miasta zginęło 58 cywilów. Polen wird in der Gestalt des Versailler Vertrags niemals mehr auferstehen. Kto nie najdą. Kto nie uznaje, a w winim Niemcy. Towaryś stali, bieram. Kaczyn, Charkow, Twierdz, Kijew. Towaryś bieram, haruszała jaka mocy na decyzję Polaków. I będzie tak chowa, a zbacja spisać. Na strzelanie Polaków. Towaryś stali, Katyn ma ludzi w porządku. Towaryś Lenin byłby go. Rozstrzelajcie, palę! Po co szła? Gdzie są twoje przyjaciele, a? Zrób coś z nią! Niech żyje Polska! Proszę Państwa, teraz chyba najbardziej emocjonująca część spotkania, dlatego że przyszedł czas na nagrody. My już wiemy, jaka jest kolejność nagrodzonych, ale zgromadzeni nie. Ale zanim to zrobimy, spróbujemy połączyć się z naszymi rodakami z zagranicy, którzy uczestniczą w naszej uroczystości. Czy nas słyszycie? Tak, słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobrze Dzień was dobry. Słyszymy. Skąd do nas spoglądacie? Gdzie mieszkacie? Mieszkamy na Ukrainie. Z Ukrainy, tak? A dokładnie? Powtórzcie wyraźnie. Mieszkamy na Ukrainie. Jesteśmy z Ukrainy. Wiemy, tak, ale z jakiej miejscowości? Obwód Chmielnicki. Chmielnicki obwód. To wy mieliście być dzisiaj tutaj zgromadzeni na gali i nie mogliście przyjechać z uwagi na kwarantannę. Zgadza się? Tak. To jesteście z nami tutaj wirtualnie, a nagrodę wyślemy do was pocztą. I wasza praca za chwilę będzie pokazana. A jaki był temat waszej pracy? Pacyfikacja Polaków na Grodzczyźnie. I ile osób było zaangażowanych? Była to praca filmowa czy animacja? To praca filmowa. Filmowa, czyli aktorzy graliście, przebraliście się jak aktorsko, czyli w rolę bohaterów. A ile osób było zaangażowanych w stworzenie tego filmu? Wszystkich osób, statystów, rodziców, aktorów, pomocników. Jak duże było to przedsięwzięcie z waszej strony? No to było bardzo ciekawe dla nas. Przepraszamy bardzo. Proszę powtórzyć pytanie. Ile osób brało udział w stworzeniu całego filmu? Tylko 3 osoby. Jeszcze jedna dziewczynka, ale ona teraz jest chora i dlatego nie może być teraz tutaj z nami. No dobrze, a co było najtrudniejsze? Co wam sprawiło najwięcej problemu? No scenariusz na pewno. Scenariusz i
I robiliśmy to wszystko tylko za pomocą prostej komórki, bez narzędziów profesjonalnych. Czyli było dość trudno to wszystko zrobić. Tak, to było. To tym większe brawa i szacunek dla was, za was wysiłek. Jako, że stworzyliście film, który zakwalifikował się do najlepszej 25. Więc prosto komórko zrobiliście jakieś dzieło, które zdobyło bardzo dużo punktów. Tak. Także zobaczymy, a może nawet wygraliście konkurs, to się za chwilę okaże. Musicie dotrwać z nami do końca i wtedy dowiecie się, jakie miejsce zajęliście. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Brawa dla naszych uczestników z Ukrainy, którzy ze względu na kwarantannę nie mogli przyjechać, bowiem jak wiadomo 14 dni musieliby tutaj spędzić w kraju. Ale serdecznie was pozdrawiamy, cieszymy się, że możemy się połączyć chociaż przez internet. Proszę państwa, tak jak wspominałem, przed nami teraz najbardziej emocjonująca część. Ona będzie połączona nie tylko z ogłoszeniem wyników, ale z wręczeniem nagród, w związku z czym będziemy prosić naszych gości honorowych o to, ażeby byli łaskawi wyróżnić pomóc nagrodzonych nam poprzez fakt osobistego wręczenia im nagrody. Zapraszamy prezesa grupy LOTOS, pana Jana Majewskiego. Może pan wicestarosta wołomiński jest między piękny nami. Piękny zamysł i sądzę, że bardzo pięknie będzie prezentował się przedstawiciel władz Wojskowej Akademii Technicznej. Panie pułkowniku, zapraszamy serdecznie też na scenę. Są wśród nas przedstawiciele edycji poprzedniej, którzy z różnych względów nie mogli wtedy przybyć, a są z bardzo daleka i dzisiaj możemy im wręczyć nagrody jeszcze właśnie z tamtego wydarzenia. A więc zapraszam przedstawicieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczpospolitej w Kopenhadze. I to są Mateusz Garnys, Mateusz Kubisiak i Julia Marchlewska pod opieką pana Krzysztofa Smoły. Zapraszamy na scenę. Zaczynamy od damy. Julia Marchlewska podchodzi do pana pułkownika. Brawa, wszystkiego najlepszego. Z kolei pan Mateusz Garnys. Do kogo? Tu, do pana prezesa LOTOS-u. I pan Mateusz Kubisiak do pana starosty, a pan profesor Krzysztof Smoła do przedstawiciela Instytutu Wolności. No to wyznaczcie, kto odebrał. Brawa dla wszystkich, prosimy do zdjęcia i wręczamy nagrody. Prosimy o nagrody. A teraz zapraszam przedstawicieli Szkoły Polskiej imienia Marii Curie-Skłodowskiej z Francji, z okolic Paryża. I to są Kinga Ruszała, Sebastian Witos, Gabriela Witos pod opieką pani profesor Małgorzaty Ruszała. Zapraszamy serdecznie. To Kinga Ruszała od razu tutaj podchodzi. Następna pani to jest Sebastian Witos i Gabriela Witos. Piękne, historyczne nazwisko. Brawa dla wyróżnionych. Ustawiamy się do zdjęcia. Dyplomy prezentujemy przed sobą, a za chwilę zostaną wręczone nagrody. Zdjęcie i prosimy o nagrody. Zakończyliśmy remanent z lat ubiegłych dla naszych gości z zagranicy, którym dziękujemy za przyjechanie. Zapraszam, nagrody już wszyscy mają, dostali. A teraz już przechodzimy do wręczenia nagród aktualnych. Zaczynamy od 26 pozycji. Ze względu na koronawirus i COVID nie mogliśmy, jak było powiedziane wcześniej, zaprosić wszystkich 60 szkół, które uczestniczą w konkursie. W związku z czym zostało zaproszone 26, które mają najlepsze wyniki. Dla pozostałych, bowiem jedną z cech tego konkursu jest to, że wszystkie prace są nagradzane. Nagrody, jak było powiedziane, będą wysłane pocztą. Zaczynamy od miejsca 26. 6 nagród, które będą wręczone, są nagrodami równorzędnymi. A więc pierwsza z 6 równorzędnych nagród. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Stanisław Jach, Krzysztof Machała, Marcin Skaliński, Marek Łata. Zapraszamy. Pan Marek Łata. To kto odbierze w imieniu obecnego?
zapisujemy się do zdjęcia, a przygotowuje się szkoła podstawowa numer 2 w Radzyminie. Milena, Maria Środa, Maciej Barański, Sylwia Bartosek, Środa. Zdjęcie i zapraszamy szkołę z Radzymina. Dziękujemy. Brawa! Prosimy na scenę serdecznie. Pani Sylwia Bartosek-Środa do pana prezesa Lotosu. Panowie, nazwiska? Prosimy do zdjęcia. Tak, usuńmy się, żeby wynagrodzeni mogli wejść do środka. O, tak. Dyplomy prezentujemy do pamiątkowego zdjęcia. Chwila dla reporterów, blask fleszy. Nagrody i zapraszamy kolejną szkołę. Tym razem będzie to ogólnokształcąca szkoła pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na wsi Chołzybyńce z Ukrainy. To serdecznie zapraszamy gości z Ukrainy, jeżeli są. A to jest chyba młodzież, którą żeśmy oglądali na ekranie. Właśnie wręczamy w tej chwili symbolicznie wam nagrodę. Także brawa dla młodzieży z... Rozumiem, że jest to wasza praca teraz na monitorach o wysiedleniach Polaków, represje na Wileńszczyźnie, tak? Czy w Grodnie? Dobrze, jeżeli to zrobiłeś, to zobaczymy go. Kiedy ojciec wróci? Wojna zabrała życie ludzi. A co najważniejsze, dzieciństwo dzieci. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Ukrainę, pozdrawiamy Chołzubyńce. Pozdrawiamy Chołzubyńce. Przechodzimy w takim razie do pozycji 19. Miejsce 19. Miejsce 19. I to już jest przynajmniej na tym etapie ciągle pozycja indywidualna. Daniel Ołdak, Klaudia Wielądek, Weronika Wielgo i Wojciech Stanczak. Pierwsze liceum ogólnokształcące z Wołomina. Myślę, że pan starosta ma satysfakcję, że jego podopieczni nie tylko, że przyjechali, ale tutaj jeszcze z 9 na 10 brawo dla Wołomina! Przed świętami Wielkiej Nocy w 1944 roku miał miejsce zrzut broni i cichociemnych. Prosimy o odebranie dyplomów. Miejscem odbioru 4 skoczków oraz sprzętu przez żołnierzy AK była placówka Imbryk. Cichociemni, którzy wyskoczyli z amerykańskiego bombowca Liberator i wylądowali bezpiecznie na Leśnej Polanie. Prosimy kilkaset metrów stąd, podporucznik Stefan Wołk-Starba, porucznik Edmund Łasowski-Łobuz, kapitan Tadeusz Runge-Osa i kurier Henryk Waniek-Pływak. Nagrody wręczamy i zapraszamy kolejnych laureatów. Zapraszam zespół szkół numer 2 w Milanówku. Czy mamy Milanówek? Jest, zapraszamy. Bartosz Miszczyszyn, Jakub Woźnica, Mateusz Król, Agnieszka Żyła. Zapraszamy serdecznie. Tak jest. Wszystkie odbiera jedna osoba, tym będzie miała więcej dźwigania wielu nagród. Dziękujemy zespół szkół numer 2 w Milanówku. Spotkał was ten zaszczyt niezmierny. Zespół szkół numer 1 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie. Wyszków jest. Zapraszamy. Szymon Kmiołek, Marcel Jezierski, Piotr Suski, Katarzyna Ostrowska. Komisja Edukacji Narodowej, a właściwie Komisja nad Edukacją Młodzieży Szlacheckiej, dozór mająca, centralny organ władzy oświatowej w Polsce, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce, jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Oświaty Publicznej. I teraz miejsce
14. Zespół Szkół Samochodowych Licealnych nr 3 w Warszawie. Czy mamy przedstawicieli z Warszawy? Są Patryk Szatkowski, Łukasz Mikołajczyk, Jakub Tomaszewski i Katarzyna Gawin. Chyba jeden przedstawiciel, w związku z czym będzie znowu obciążony ilością wielu wyzwań. Z Warszawy jest najtrudniej dojechać tutaj, jednak mimo wszystko dostać się do Centrum Olimpijskiego z różnych dzielnic Warszawy jest dużo trudniej niż z Wyszkowa, Wołomina czy innych regionów województwa mazowieckiego. Proszę Państwa, zapraszamy teraz. Pozycja 13. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Siedlcach. Czy Siedlec mamy przedstawicieli? Zapraszamy. Julia Parobczy, Marta Bocianowska, Katarzyna Młotowska, Sylwester Jasiński, Jan Chruścicki. Prosimy serdecznie. Brawa, brawa! Nazywam się Teresa Grodzińska. Od zawsze kierowałam się wiarą, honorem i dobrym ojczyzną. Na wojnę polsko-bolszewicką poszłam jako ochotniczka. Starałam się być odważna. Przenosiłam rannych przez płonący most na rzece Huczwie. Ustawiamy się do zdjęcia. Kilka dni później znów kończyłam opatrywać rannych, padłam w ręce bolszewików. To było coś strasznego. Zostałam uwięziona w stodole. Przez kilka godzin samotnie broniłam się siekierą przed napastnikami. Teresa Grodzińska została odznaczona po śmierci Orderem Virtuti Militari. Teraz nagrody. A ja sobie pozwolę wspomnieć, że jestem absolwentem tegoż właśnie liceum, a pan Jan Chruścicki był moim profesorem najróżniejszych nauk. Także chciałem serdecznie podziękować szanownemu panowi Janowi Chruścickiemu za edukację, pracę nade mną, za te wszystkie rzeczy, które teraz robię. To dzięki temu właśnie skromnemu panu Janowi Chruścickiemu tutaj mogę tu być z wami i to robić, co robię. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że po tym wyznaniu prezesa Gryko nic innego nie można zrobić, tylko trzeba krzyknąć: profesor Chruścicki, wiwat! Wiwat! Profesor Chruścicki, wiwat! 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 Profesor Chruścicki, wiwat! 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 Niech żyje! A teraz przed nami z kolei pozycja 12. 13. Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Czy mamy przedstawicieli 13. liceum? Brawo! Warszawa jest obecna. Mikołaj Raczyński, Maciej Kowalski, Julia Jakubiak i Paweł Mroziński. Prosimy na scenę. Завтра утром у нас марш. Мы нападем на поляков. Эти гниды все еще думают, что мы хотим помочь им освободить их страну. Прошими до здесь. Что ты делаешь? Сел! Место! Нет. Что вы себе возомнили? Сел! Позакрывали дверь быстро! Блин, сел! Жди! Сел! А теперь награды. Miejsce 11. Gabinet Języka Polskiego w Tańszy, Kazachstan. Nagrody tej oczywiście dzisiaj się nie da wręczyć, jak było wcześniej powiedziane, ale nasi uczestnicy z Kazachstanu niewątpliwie je otrzymają. Ale myślę, że warto obejrzeć film naszych przyjaciół z Kazachstanu. Jest bardzo dobry i oni zawsze robią bardzo dobre prace. Zbliżcie się, opowiem historię o Mieszka. Stworzył państwo ze stolicą w Gnieźnie. Według kroniki Galia do 7 roku życia był ślepy, po poszczerzynach odzyskał wzrok. Ochcie się ożenił z czeską dobrawą, zaorzystuj z Czechami, podjął walki z oburzającymi polskimi. Ze względów politycznych zarosł z Czechami i przyłączył do Polski ziemię Krakowską i Śląską. W dokumencie tego Majudok po raz pierwszy określił granicę Polski. Dziękujemy. Miejsce 10. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia generała Józefa Bema w Ostrołęce. Czy Ostrołęka jest? Zapraszamy. Maksymilian Murawski, Maksymilian Sumara, Patryk Wekwejt i Jolanta Ciszkowska. Brawa!
Ustawiamy sobie zdjęcia. Prosimy nawet tutaj troszkę do przodu. Wieje ten wiatr. Władysław Kozakiewicz. Pierwsza próba 5,70. Jest! Coś nieprawdopodobnego. W takiej formie nie widzieliśmy chyba Kozakiewicza w żadnym z dotychczasowych konkursów. Spokojnie, piąta próba i piąta udana. Kozakiewicz. I przed nami miejsce dziewiąte, Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Kątach. Czy są nasi przyjaciele skąd? Myślę, że skąd? Są też bardzo dobre prace z pierwszej dziesiątki. Warto ten film zobaczyć. Prosimy realizatora. Dziękujemy. Pozycja ósma, zespół szkół imienia księdza profesora Józefa Pastuszki w Rzeczniowie. Zapraszamy. Klaudia Walczyk, Natalia Małek, Bartosz Paluch, Zbigniew Korycki. Zapraszamy do zdjęcia, dyplomy do przodu, przed siebie, wyrównamy szereg. Brawa. I nagrody. A przygotowujcie zespół szkół elektronicznych imienia bohaterów Westerplatte w Radomiu. Miejsce siódme. Jakub Grzegorzewski, Bartosz Kot, Oskar Cibor i Agnieszka Smolarczyk. Nagrody. No, to tu rozumiem. Teraz miejsce szóste. Społeczna Szkoła Podstawowa Wyspianum z Mławy. Mławianki właściwie, miałem powiedzieć Mławianie, ale Mławianki są. A więc Lena Gorzkiewicz, Oliwia Lalak, Daria Tańska i Joanna Wydra. Jednej chyba z pań nie ma, to która z pań wezmie na koleżanki? Architektoniczno-budowlanych i licealnych w Warszawie. Czy są przedstawiciele? Tak, cieszymy się. Patrycja Sierawska, Natalia Szarek, Konrad Pachała i Dawid Gola. Zapraszamy.
Ustawiamy się do zdjęcia, sprawnie, a zaraz będą nagrody. Tak jest, zdjęcie. I zdjęcie gotowe, wręczamy nagrody. Szykuje się teraz pozycja czwarta. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie. Zapraszamy. Michał Stawarz, Dawid Cichosz, Paweł Budek i Monika Kozłowska. Zdjęcie. Nagrody i brawa. Dziękujemy. Proszę Państwa, a teraz chyba najbardziej emocjonująca część. Przed nami trzy ostatnie nagrody, ale najważniejsze. Trzecia, druga i Grand Prix. One mają swoich specjalnych sponsorów i są to nagrody specjalne, bo są to te wystawione na sztalugach szable. W związku z czym ich wręczanie będzie odbywać się według obyczaju rycerskiego i każdy z przedstawicieli nagrodzonej grupy będzie pasowany na laureata. Czyli każda grupa wyznacza spośród siebie jedną osobę, która przyklęknie, będzie pasowana na laureata i wtedy otrzyma szablę. Proszę Państwa, więc wielki finał. Zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce w tegorocznej edycji mazowieckiej konkursu filmowego i historycznego Patria Nostra otrzymuje Zespół Szkół numer 36 w Warszawie. Czy są obecni? Adam Gajewski, Kuba Dawicki, Paweł Bereszyński i Paweł Grącki. Zapraszamy. Którego z młodych kawalerów będziemy pasować na laureata? Dostojny bracie Tomaszu, podajcie szablę. Klęknij. W imieniu konkursu Fundacji Patron, na czele z jego prezesem Mirosławem, a także w imieniu wszystkich tych, którzy Waszemu zespołowi nagrody przyznali trzecią w tegorocznej edycji. Pasujecie w imieniu Waszej grupy na laureata. Stań i odbierz szablę, która Ci się przynależy. A szablę ufundował... Jak dowiedzieliśmy się, szablę ufundował mikrofon. Szabla została fundowana przez panią senator Marię Koc. Na cześć pani marszałek Marii Koc. Wiwat! Wiwat! Na cześć laureatów trzeciego miejsca. Wiwat! 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 Na cześć wszystkich laureatów. Wiwat! 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 Niech żyją. Do zdjęcia. Zapraszam. Dyplomy wręczamy. Środek, chodźcie do nas. Prosimy do zdjęcia. Proszę. Dziękuję bardzo. Jest to szablo, bo że sobie uklęknij. Tak. Na jedno kolano, szablę do przodu. O. A wy za nim się ustawcie, tak jest. Całość spocznij. Można odebrać nagrody i udać się na miejsce. A przed nami, bracie Tomaszu, pozwólcie. A przed nami, proszę Państwa, druga nagroda tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Drugie miejsce zajęła grupa uczniów Zespół z 86 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Czy są obecni?
Zapraszamy. Filip Leszkowicz, Paulina Pałacz, Borys Tamakowicz, Małgorzata Pachulska. No tutaj, młody przyjacielu, nie masz chyba wyboru, jako jedyny będziesz pasowany. A więc klęknij. W imieniu konkursu serdecznego Matka Boska. Sabla została wybrana przez pana Adama Strużyka, marszałka województwa mazowieckiego. Na cześć pana marszałka Adama Strużyka, wiwat! Na cześć laureatów drugiego miejsca konkursu Patria Nostra edycji tegorocznej na Mazowszu, wiwat! 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 Na cześć wszystkich laureatów i wszystkich obecnych, wiwat! 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 Niech żyją! Zdjęcie, dyplomy. Całość spocznij, zapraszamy na miejsca, odbieramy nagrody. I za chwilę wielki finał. Fanfary, gdzie fanfary, gdzie pan Wołodyjowski? Kolim nie zbierzesz, stań, puść głowę, słuchaj się słowa, pieśni o małym rycerzu. Stań, unieś głowę, słuchaj się słowa, pieśni o małym rycerzu. To jest wieść dla zwycięzców i dla laureatów Grand Prix. A są nimi przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wiwat! 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 A więc podobnie jak ostatnim razem, decyzja, kogo pasujemy, jest prosta. Ręki na prawe kolano. W imieniu konkursu historycznego Fundacji Patria Nostra na czele z jego prezesem Mirosławem Gryką i wszystkim pięknym głosami przyznali waszemu zespołowi pierwszą nagrodę Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Pasuje cię na laureata pierwszego miejsca wraz z wszystkimi, którzy ci w tym pomagali. Odbierz przynależną ci szablę, którą fundował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier Piotr Gliński, wiwat! Wiwat! Laureaci Grand Prix pierwszego miejsca. Wiwat! 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 Wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy obecni na sali, wszyscy, którzy wiedzą, czym jest Patria Nostra. Wiwat! 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 Niech żyją! Ale to nie koniec nagród dla naszych laureatów. Nagrodą główną jest wycieczka do Brukseli, ufundowana przez pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Zbigniewa Kuźmiuka. Panowie, młodzieży, otrzymujecie kolejne nagrody. To rozdajmy może. A, bo tu już. O, jeszcze będzie nie jeden. Dziękujemy panu eurodeputowanemu Zdzisławowi Kuźmiukowi za ufundowanie
wyjazdu do Brukseli. Wycieczka będzie zrealizowana po ustaniu restrykcji związanych z COVID. Ale macie obiecaną wycieczkę i pokażcie tą szablę Brukseli, żebyście nie mogli dzielnie walczyć o polskie sprawy. Całość spocznij, prezenty można odebrać, zdjęcie zrobione. Teraz, bracie Tomaszu. Do odebrania szabli honorowej. Teraz właściwie mogłaby być jeszcze raz fanfara. To było całkiem dobre. Prosimy o fanfary. Brawa dla wszystkich laureatów, dla wszystkich nagrodzonych, także tych, którzy nie mogli dzisiaj tu przyjechać i którzy oglądają nas przez transmisję telewizyjną. Mamy nadzieję, że kolejne edycje w następnych latach będą sprzyjały temu, ażeby spotykać się w większym gronie i móc cieszyć się nie tylko nagrodami, ale też wspólnym przeżywaniem spotkania. Bardzo serdecznie jeszcze raz chciałem podziękować panu prezesowi Grupy Lotos, panu prezesowi Janowi Majewskiemu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali w komisji, przedstawicielowi Wojskowej Akademii Technicznej, panu staroście z Wołomina, panu dyrektorowi z Narodowego Instytutu Wolności. Bóg zapłać serdeczne i tak jak było powiedziane na początku, bez Boga ani od proga, na do widzenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.